wariaty, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was trochę taki nietypowy odcinek, ponieważ jest to pierwszy odcinek na moim kanale w takim stylu, a mianowicie zaprezentujemy sobie dzisiaj mój kuboid, który zbudowaliśmy ostatnio na live i stwierdziłem w sumie, że widzowie chcieli właśnie zobaczyć taki odcinek, taki na luźno pogadankowy. Więc co? Osoba, która wygrała na samym starcie premkę w poprzednim odcinku, wyświetla się w tym momencie na ekranie. Także mordeczko, dziękuję, że subskrybowałeś mi kanał, łapkować go i dzwoneczkowałeś. Osoba, która w tym odcinku chce wygrać Minecrafta Premię musi również subskrybać kanał, musi go łapkać, musi go dzwoneczkować. A osoby, które dawały itemki na moich live'ach, wyświetlają się w nocie na ekranie, także bardzo, bardzo serdecznie ich po prostu pozdrawiam. No i co mordeczki? Myślę, że mogę tutaj tepnąć po prostu na mój Kuboid. Ogólnie w tym odcinku chciałem Wam także powiedzieć, że w końcu możecie zdobyć całą paczkę moich teksturpaków, które dużo osób właśnie mnie pytało, czyli te wszystkie teksturpaki, większość z nich wykonał felk, oraz dorzucę Wam tam jakieś jeszcze teksturpaki, które mam na komputerze, więc linki do tych teksturpaków po prostu wszystkich znajdziecie w opisie. Więc taką pierwszą rzeczą, którą tutaj, jak wejdziemy sobie na Kuboid, która się prezentuje, jest właśnie taki wielki żółwik, znaczy nie żółwik, no bardziej mi to nazwał wieżą. Wchodząc sobie do wieży, mam tutaj taki lekki design zbudowany z takiego właśnie. Glowstone'a, tutaj mamy właśnie takie kierunki równe. O, w ogóle to jest jakieś drewno, może to drewno po prostu naprawię. Czekajcie, naprawię to drewno, coś w się sensie naprawię, rozwaleje, żeby tutaj tego nie było. Bez gryf, tutaj mamy jakieś skrzynki. Ogólnie to było pełne emeraldów, właśnie na budowanie tego Kuboida. Ale zaraz wam pokażę resztę zabezpieczeń. To jest jakieś. O, hej, tutaj w ogóle coś, jakiś kobyl się wziął. Nie wiem nawet skąd, skąd to się wzięło. E, dobra, tutaj w Gikiewicz wydał 80 bloków em na tą gilię. to jest 80 takich bloków wydaliśmy na tą gilię, ale z tego co wiem i liczyłem, to wydałem zdecydowanie więcej. Czyli około 4 skrzynki właśnie poszły. Na tą gilię, więc widzicie, mam taki spad właśnie z Glossona. Bardzo ładnie, on się po prostu prezentuje tutaj ze stoniarkami. Ten spad na pewno będę chciał po prostu ulepszyć, bo nie jest on zbyt jakoś mega, mega ładny, więc, więc w planach jest po prostu ulepszenie tego spadu. Ale jak ten spad będzie wyglądał, to jeszcze po prostu na to pomysłu nie mam. Kolejną rzeczą tutaj, mm, która jest tutaj w naszym kubuzie, no to są po prostu pokoje i stroniarki. W pokojach w sumie tutaj Pokoi zbyt nie ma, nawet nie wiedziałem, że tutaj mam pokoje. To jest Blokmaniak i zombiaczek. Aha, w sensie my tutaj mamy na lewo z Blokmaniakiem. E, to są jakieś skrzynki właśnie z itemkami, no póki co. Tutaj nic nie ma, więc na pewno coś tutaj się po prostu pojawi. Bo jak wiecie, mam gilię z donatorami więc możecie sobie dołączać do mojej gili Zapraszam was także na live, y, które są praktycznie codziennie, chyba że chyba że coś mi wypadnie po prostu Tu jest taka stoniarka chyba Gikiewicza do kopania z tego, co mi się wydaje, więc tutaj Gikiewicz cały czas kopie na wkóry jest tona i tak dalej. Zresztą wam pokażę czekajcie, Gikiewicz ma przegrane 176 godzin. O 14 godzin wyprzedza drugiego gracza tobie jeden goltab i jest Gikiewicz również czwarty w topaniu w kopaniu, także wam tutaj pokażę w ogóle jak gil to jest Gikiewicz, jest Bryus, y, Kulucho Jump, Kolik, y, Semek, Szerwi, Wasielek i ja jestem online, także trochę nas tutaj osób gra na Dragonie, więc myślę, że naprawdę, Gilia z moja z widzami jest całkiem, całkiem w porządku i w sumie y, polecam, polecam grać w mojej Gilii. Nie wiem, znaczy wiem, że tam dużo osób, innych YouTuberów też robi Gilię z widzami, z donatorami. Ale nie wiem czy też tak w sumie ogarniają mocno te kuboidy Wiem, że na pewno Buźka mocno ogarnia te dla widzu, więc Też szacunek dla Buźki, że tak robi i ogarnia te gilie Z Doneitrami, a nie tylko zbiera hajsik, nie? Także, także pozdrow w sumie e, Tutaj spokój pokój Brajusa, tak w sumie, także Pokój Brajusa, też tutaj taki fajny, się ma Brajus e, e, Nagrywam, na, znaczy tak, nagrywam odcinek e, nag, nagrywam odcinek, także o, tej Brajus mi pokazuje O, tu ma jakieś kurde skrzyneczki, to w sumie dołożą mu jakieś emeraldy, trzymaj Brajus Dołożymy ci trochę emeraldów tutaj, e, pięknie, proszę bardzo trzymaj, jest taki donecik mały odcembiaczka. Eee, więc więc także mówię, no, większość tego Kuboid ogarniał w sumie Gikiewicz. Ja też ogarniałem właśnie na live wczoraj i dzisiaj rano ogarniałem, także spędziłem na tym Kuboidem też parę godzin. Eee, I myślę, że naprawdę Kuboid wyszedł całkiem w porządku. Tutaj jestem jeszcze właśnie jeden pokój ze stoniarkami, nie wiem czy go pokazywałem, ale są tutaj tylko właśnie takie nasze stoniarki do awka, które budowałeś się mylę Gikiewicz, bo to właśnie Gikiewicz najwięcej kopił nas na awku i to praktycznie on zdobywa wszystkie emeraldy, bo ja wam szczerze powiem, że nawet nie wiem ile mam przegranych godzin. Ja mam przegranych godzin na tej edycji 13, także nie jest to jakoś mega dużo. No, Gikiewicz ma ponad 10 razy więcej, także... No, że tak powiem, zbytnio dużo czasu nie spędzam na Dragonie, bo ostatnimi czasy, wiecie, poświęcam jednak się nauce i takim innym zajęciem po prostu. E, no i tyle, dobra. Możemy sobie, myślę, że tutaj tu już byłem, tu byłem, tu jest po prostu spad, tu nic nie ma, także tu jest ten nasz ładny spadzik. Możemy sobie po prostu iść na bazę i pokażę wam teraz, jak to wygląda e, ten kuboist tam od góry, czy jak on się tam prezentuje po prostu. Także okej, okay, wyjdźmy sobie tutaj, myślę, że na F0, czyli tutaj mamy po prostu taką niebieską stronę, tutaj widzę, że chłopaki budują, mianowicie Kolik i kiekiewicz, jakiś typek to jest w ogóle, patrzcie, to jaki może go w sumie? Patrzcie, jakiś kill odcinku będzie. Tej, to by było fajne, w sumie jakoś taka klepa na taki odcineczek. Czy ten ziomek wyperłował? Chyba wyperował ten typeczek, tak? Czy, czy co, co chodzi? A tam, co jest grane? Co tam siedzi? O lol, <grytanie> jaka małpka tam jest. A bo tutaj budują kubo i dzisiaj go oni Te kubo jak kurczę, tutaj walczą chłopaki. Mega, mega szanuję za to, że tutaj tak walczą o tam gilię Przede wszystkim jest też teamspeak dla widzów. Muszę do nich wbić i pogadać z nimi. Dobra, lecam do nich. Tego gdzie jest ten typek? Gdzie jest ten ziomeczek? On kurczę, tam wyszedł do góry. O cholercia, on wyszedł do góry ten ziomeczek, dobra lipa trochę mm. Więc czekajcie, poczekamy sobie 20 sekund i zaraz nam tutaj pokażę ten kuboid Dobra, tutaj nie chcę wam tego zdradzać, jak to wygląda ten kuboid takie zabezpieczenia nasze pseudo, e, ale okej, okay. tutaj mamy takie, jak widzicie, takie pięterka w narożnikach fosy. Gdyby po prostu jakaś osoba tutaj wbiegła za nami i chciałby potem uciec, po prostu no to wiecie, rzuca te perły i tepa do góry, perły marnuje, a i tak stąd nie wyjdzie, więc to jest całkiem fajna opcja. To jest po prostu jeszcze ender chest dla naszych osób z Gili. Także dobra, ja lecę na bazę i zobaczymy, czy ten ziomek jest po prostu tam do góry, czy już wysze Także szybki koksik, Lecimy na bazę. tej chłopaki pokazują garde, nie wiem, czy wiedzą, że nagrywam, Napisam na czacie, ale nie wiem, czy to zauważyli. E, Okej, okay. kto tam w ogóle jest? Czekajcie, to jest. A to jest szerwi, dobra, tam szerwi stoi. E, tu jest ku, klucho, widzicie tak ładnie te chłopaki kuboidy naprawiają, także dobra. Tu jest taki jakby taka po prostu foska, Jest ale to jest zgifowane. Kurczę, przydałby się logblock na dragonie, żebym wiedział, kto tak gryfuje nam tą gilię. Jasny gwint, no nienawidzę jakich ludzi tak griffują kuboidy, ale w każdym razie mam tutaj taką fosę po prostu porobioną. E, wiem, że z jednej strony już są zrobione, jakby to powiedzieć, kurczę, takie... Takie zabezpieczenia, tylko no właśnie, tam byłem. To jest jeszcze niedokończone. To dopiero będzie kończone. Wszystko o, właśnie, tu jest ta fosa, gdzie będą te robione zakończenia. O kurcze. Nie mogę postawić kloska, nie wiem dlaczego. Coś ostatnio mam problem z prawym przyciskiem myszy i on nie działa, więc to jest strasznie lipne. Więc to jest właśnie tak, będzie mniej więcej wyglądała nasza cała fosa, w taki właśnie sposób. E, myślę, że całkiem w porządku się to prezentuje, bo naprawdę będzie mega, mega ciężko stąd wyjść. E, więc, więc to są naprawdę fajne zabezpieczenia. To są właśnie te takie wyjścia, drabinki i tak dalej. Tu są właśnie kolejne takie rzeczy, które będą jeszcze kończone. Myślę, że dzisiaj na live, który będzie, w sensie dzisiaj, no No dzisiaj tak, wy to widzicie ten odcinek, bo dajże się nie mylę, w niedzielę lub w poniedziałek. No to. No to w każdym razie, jeśli będę taki, dzisiaj będzie taki live'ik no to będę, będę ten kuboid tutaj jeszcze ogarniał i kończył to na pewno z widzami, więc myślę, że będzie to w porządku garnię to w ogóle jakieś sety leżał. A, okej, okay. chciałem to podnieść, ale usunęły mi temki, więc. Więc dobra, pokażmy wam jeszcze jak po prostu ku, pokażę Wam po prostu, jak jeszcze kuboid wygląda tak dookoła. Więc jeśli będą Wam się takie odcinki podobały, takie luźno pogadankowe, raz na jakiś czas, jak to po prostu u nas wygląda kuboid i tak dalej, i tak dalej, to myślę, że po prostu możecie stawić subka łapkę w górę i dzwoneczę, będzie bardzo, bardzo miło. No i patrzcie, tu jest w ogóle... To jakiś typek tu przeszedł, to w sumie, jakbym go tam wrzucił na dół, był w porządku. Tylko no właśnie, oni. No właśnie, tylko oni, kurczę tutaj mi będą przeszkadzali. Te ziomki. Spadnie ten ziomek. No i właśnie sprawny że nie mogę postawić prawego przycisku myszu. Nie wiem dlaczego nie mogę używać prawego przycisku myszy. I mnie to strasznie, ale to strasznie naprawdę irytuje, że właśnie nie mogę po prostu tego używać. Dobra, poczekajmy sobie kolejne 24 sekundy, po prostu aż wyjdę do góry. A, tutaj byłem, to wam tutaj nie mam akurat co pokazać. Przydało się, żeby ten jakiś typek to do mnie zaskoczył. O, jest ten lag, Dobra. E, w sumie to będzie dobry bait, bo jestem, wiecie, ten ziomek za mną tu może wbieść w sumie? Czy nie wbiegnie? Kurczę, szkoda, że te stuniarki są, jakby to powiedzieć, półtorasekundowe jedynie. A tu naprawdę przyda przydadzą się te guziki, nie ma prostej opcji. Tego się tu muszą przydać, bo zobaczcie jak ci ludzie tu szybko wychodzą. Dobra, tego giziki są tu mega mega potrzebne. To jest w ogóle gilia TB1 z tego co widzę, tak? TB1 Nie, w smiekieł nie mieli gilię? Kurczę, nie zdążyłem zauważyć tego tak, Wiem, że to było raczej, wiem, że to była raczej taka gilia, po prostu w sensie gilia, coś jest jedynką na pewno była Ale, dobra, mniejsza to, dobra, także ja tutaj nie będę wam przeciągał, tylko właśnie chcę wyjść tam do góry, tylko nie mogę, kurczę, Felek, dlaczego nie mogę wyjść tam do góry? A ja, aha, bo ja dobra, nieważne, 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 co chciałem powiedzieć, także lecę sobie tutaj na bazę. Okej, okay, nie będę już wam przeciągał, pokażę wam po prostu, jak ten wygląda do o, tylko jak widzicie kurczę przychodzą tutaj mi co po chwilę mm, te typy te typy właśnie mi tu cały czas przychodzą tutaj pod Kuboid i nas klepią także to jest lip nas trochę. Ale dobra, wyjdźmy sobie tutaj, spróbuję wyjść tutaj za kuboid. Ok, chyba tu jakieś typa w nogach, co mi się wydaje. Okej, okay, jest tutaj ten lak, Dobra, to czekajcie. W sumie rzucę sobie tego stręcza i możemy go zacząć klepać Wiem, że mieliśmy tutaj stręcza w ogóle poży na Kuboidzie, ale ale niestety nie, chcemy go zbugować, bo wiecie, jak będzie. Jak będzie stręcz u mnie, w sensie będzie u mnie bejko na kuboidzie, to niestety będzie tak, że ludzie będą mi na siłę przychodzili i ten kuboid grifowali, więc to będzie niestety strasznie, straszne lipne. No, dobra. ok, zbugujmy się w sumie do góry gdzieś tutaj, bo widzę, że te będą cały czas tutaj przychodziły, kurczę, felek. A dobra, bo ja mówiłem, że mi gryfują, w sensie, że ludzie z mojej gili rozwalają te. Te rzeczy, a ja sam tutaj rozwalam. Teraz kurczę, więc dobra, wkopię się tutaj po prostu gdzieś w ścianę w bok i tyle będzie najlepiej, po prostu. E, więc tak jak mówię, trzeba cały ten kuboid wyłożyć z guzików. Naprawdę, jeśli włożę cały ten kuboid z guzików, będzie włożony, naprawdę będzie, się, będzie on się prezentował. Naprawdę, naprawdę w niezły sposób. W ogóle widzę tutaj mi piszą, że mam wbijać na spika, Aha, to wbijajcie na spika, No to na mojego Teamspeaker mają wbijać. No właśnie, ja bym wbijł na Teamspeaker, tak jak mówię, nagrywam po prostu teraz odcinek i nie mam jak tego zrobić. E, dobra, dobiorę tutaj schowek perełki, Tylko gdzie są te typy, właśnie. Gdzie oni są. Siema, kurde, jest tej klepa. Chciałbym kogoś zabić na odcineczku. Na pewno chciałbym kogoś zabić na odcineczku. Nie wiem, czy mi się uda, tylko no właśnie. Ten typek cały czas tutaj, cały czas tutaj przychodzi. No, mam dwa w każdym razie. I naprawdę chciałbym takiego jednego kila zaliczyć. Jak już tutaj przeszły te ziomki, to chciałbym takiego jednego kila zaliczyć. O jezu, co ja zrobiłem teraz? Nie pytajcie. Nie pytajcie, co ja teraz zrobiłem, nie. Kurczę, gdzie mam knoka? Tu mam knoka, knok 3. Boże, co, co, co ja teraz kurczę zrobiłem? E, dobra, nieważne, w każdym razie co ja teraz zrobiłem, chciałem zupełnie coś innego zrobić. E, I ten typek tam uciekł, uciekł do góry w tą taką dziuplę, jakby to powiedzieć. Tu jest kolejny ziomeczek ucieka, więc na pewno trzeba ten kuboić po prostu lepiej zabezpieczyć. No i moi drodzy, kuboid z tej strony prezentuje się w taki sposób. Tutaj ogólnie będą jeszcze boy farmery po prostu e, do dokończenia. Tu taki ziomeczek w ogóle wychodzi, patrzcie. Taki ziomeczek wychodzi z przeciwnej gildi. E, Jak bym tam do niego w sumie wskoczył? No w sumie bym tak na niego wskoczył. On się tutaj buguje. Te, to jest Gilia TD1. O, to jest Gilia td 1 Dobra, ja mam stręcze 2. Nie wiem, czy ten ziomek jest na koksie czy nie jest, ale może mi się uda, żebym tutaj polizał jakoś. Dobra, nie mam Peru znowu, znaczy nie mam znowu klocków na pasku. Jasny gwin, dobra. E, ale widzę... O, to jest kolejny typek. Dobra, to jest jakiś ziomeczek. Ja pierdolę, co to w ogóle za fajny odcinek wyjdzie? Widzę, że tutaj wyjdzie jakiś fajny odcinek, taki nie niby miał być pogadankowy, a jednak wychodzi taki odcinek, że wiecie, trochę tej klepy, trochę pokazania Kuboida, więc taki typowy Dragon Day, jak to nagrywałem kiedyś, więc także jeśli dotarliście do tego momentu, to w sumie możecie stawić kciuka w górę, suba, dzwona i tak dalej, i tak dalej, po prostu ludzie. I, czekajcie, uda mi się tego tutaj zabić? Gdzie tu jest? Kurczę. Ach! No nie uda mi się tego typa zabić, no ja pierziele. Będą no tak cały czas przychodzili i przychodzili. Dobra, pokażę ten po prostu Kuboid jeszcze raz dookoła, Bo biegam i biegam. Tutaj 11 minut trwa ten odcinek, a miał trwać około 6, więc tyle to przedłużyłem, ale myślę, że nie będziecie mieli mi to za złe, bo wiem, że dużo osób właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, wspominałem, prosiło mnie, żebym nagrał właśnie taki odcinek pogadankowy trochę prezentacji Kuboida i coś w tym stylu, bo zbierałem się już do nagrania tego odcinka spory czas, ale, ale nigdy, jakby tak, nigdy mi się tego nie chciało nagrać, bo uważam, że jest to bez sensu, głupie i tak dalej. Ale teraz stwierdziłem, że dobra, w sumie co mi szkodzi Kuboid jest fajnie zrobiony, to mogę Wam go zaprezentować i myślę, raz na jakiś czas taki czynnik, bym się mógł po prostu pojawiać na kanale byłoby to na silku, jakiś dragon i coś w tym stylu, myślę, że tak to po prostu nazwę, także kuboid w koło się prezentuje w taki sposób, wam tutaj pokazuje. tutaj mamy boyfarmery farmery wyłożone, tu jeśli się nie mylę, tu są dwie kratki bojek, tu są tu jest łącznie, ogólnie tu są cztery kratki boj farmerów i potem mamy tutaj całe to jest wyłożone z boyfarmerów farmerów i tam aby w środku są wykopane pomieszczenia, także kuboid jest bardzo, bardzo fajnie zabezpieczony tutaj mamy dwie kratki sand farmerów o kurcze, widzę tutaj ktoś rozwali chyba kopaczem fosy Tutaj mamy dwie kratki Sanfermerów, takie lekkie zabezpieczenie. Tutaj też jest jeszcze szkło, nie jest dokończone, e, także też się to właśnie się całe koło, w koło po prostu Kuboid prezentuje. Tu mam taką bardzo fajną drzewkarkę wokół, w sensie wokół Kuboida, no wzdłuż Kuboida, że tak powiem. To jest jakiś ziomeczek, może się uda go zrzucić, jakbym go zabił sobie typa, byłoby z porządku, bo mi się go nie uda zabić, co? Niestety mi się go nie udało zabić, więc tak się po prostu prezentuje Ten kuboid myślę, że jest całkiem, całkiem w porządku. Jeszcze raz tam wybiegnę sobie na dżwarkarkę, spróbuję tutaj wbiec. jeszcze raz, Hallo, dżewkareczko moje kochana, choć tu, choć tu. Mm, mm, no i tyle, dobra, tu jest dżomeczek, nie, tu jest kolik, także tutaj mamy taki właśnie kuboid. taką sobie jest, tu set home, set home yy, 33. Także to będzie moja drzewkareczka, po prostu ustawiona set home, jeszcze jest stypeczek. Chciałbym, chciałbym, kurde, że na pewno kogoś zabić. Chciałbym tego typa sprawić zabić, no. Dobra, spadł ten Zero, czy on zginie? Pewnie zlatuje za chwilę. No właśnie, zlatował, 10 tysięcy peru rzucił. No i przeżył, także okej. Okay. Także moi drodzy, myślę, że ja mogę w tym miejscu zakończyć ten odcinek. No i co? Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, takiego prezentowania lekko Kuboida. E, no i co? Prosimy Was, żebyście tutaj zostawili subskrypcję, łapencie w górę wraz z dzwoneczkiem, jeśli Wam się miło oglądało. No i co? Trzymajcie się, wam, życzę Wam miłego dnia. No i pozdro. Elo, raz dwa, trzy, jo. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to napiszcie w komentarzu. A jeśli dotarliście do końca, to piszcie koniec. Pozdro.